jesteśmy właśnie na Silver Springs na kajaczkach, które wymyśliła Kasia. Jak zwykle super wycieczki można liczyć tylko dzięki Kasi. No i na tych kajakach będziemy mogli zobaczyć małpki, aligatory, żółwie, a nawet manaty. No oby one są takie liany dla tych małpek chyba. Te małpy trzeba uważać, bo one są, nie wiem, jakieś choróbska chyba przenoszą, ale one nie schodzą do ciebie, więc tylko na drzewach je masz zobaczyć. No to spoko. Wybór. Ugryzie. Ja tego żartowałam. Przed chwilą zaczepiłam wiewiórkę, chciałam na niej podejść zrobić zdjęcie i zaczęłam je gonić trochę, uciekłam. Masakra. Już ktoś targa swój kajak. O. To są jakieś kajaczki. A, z tyłu jest miejsce na graty. A dwuosobowy 55. Pojedynczy 40? No. Jeżeli na 2 godziny się spóźnimy, $10 za każde 15 minut. Można kupić czapeczki, proszę od razu, shop. Albo o. Pojedynczy kajak. Podwójny. Kanał. Można mieć też kajak z przezroczystym spodem, $15 drożej. No, thank you. O, to jest cennik. Obok miejsca, gdzie się wypożycza, od razu są kamizelki i kajaki. Dobry, panie kaczku. Co za tak wystaje? Czy to był żółw? Co to jest? Żółwik mały. Co tu? Patrz, jaka woda błękitna. Co tam się dzieje? Masz przezroczysty kajak, się sprawdza? Trochę się gibie, ale mniej więcej trochę widać. No tak bardzo się gibie. No jo, jest widać. Co tam jest? Mała małpka. Ciśnie, ja siedzę za księżniczka i sobie podziwiam widoki. Super, możesz wysłować. Thank you.
zawsze. Goni mamy. Mama mu dała zaleźć za skórę i teraz ją zje. Bo zamiast go ominąć, to wpłynęła na niego, się schował pod wodę i teraz ją goni. Pościg za aligatorem. On chce mamę upolować. Weź nie wpłynę na niego, żeby się nie denerwował. Być malutki, jak ma stópki słodkie. Siarę, bo wkładamy w te. Nie chcę tak płynąć. Tak, odsuń się. Bardzo gorąco. Ale też bardzo fajnie. Mam nadzieję, że zobaczymy jakieś małpki. Na razie była tylko jedna. A bym chciała jeszcze skakać. Zobaczę, jak razem tak śmigają. Tam coś jest, płyniemy. Patrzcie, jak sobie z pieskami pływają jeden, a tam drugi. Nie chcą do siebie skoczyć? Ale sweet. O, kto tam płynie? Oho, a to kajakarka numer 1 i Ameryka. Ciśnie. Mamusia to jest normalnie szalona. Powiem wam, że ta wycieczka na kajaki to jest jedno z najlepszych doświadczeń takich zwiedzających, jakie doświadczyłam. W całym swoim życiu? No bo ja mało zwiedzałam, nie? Nie no. No tak, widzieliśmy małpkę. Jedną. Jedną, ale niektórzy widzieli pewnie ani jednej. Prawie. Widzieliśmy żółwie, widzieliśmy ryby. Niestety manata nie było, ale to nic. Może next time. Może next time. I ta cała przyroda. I tak sobie jadę tą rzeką, tak myślę. Jedziesz? Jaki płynę. Jaki ten światło jakiś piękny, zanim ludzie go zdewastowali. Tak, czysta woda, rybki pływają, żadnych śmieci. No, coś cudownego. Skończyliśmy płynąć na kajakach. Silver Springs jest to park stanowy, więc po kajaczkach idziemy teraz pochodzić po parku. Tak się przedstawia mapa. 2 godziny, spoko, ale jakby było trochę więcej, to jest więcej czasu, żeby właśnie powolutku sobie popływać, zobaczyć więcej takich zatoczek, bo czasem właśnie się pływało i taki było tutaj zajazd. Nie. Może jeszcze się znajdzie na trasie. Tak, raz się zwinęliśmy i pada. W samą porę. Rzeka, woda cudowna. Normalnie w tej Ameryce to same super doświadczenia. Jak nie pływanie łodzią powietrzną po Everglades i oglądanie aligatorów w dziczy, to teraz oglądanie żółwików, rybek, małpek i manatów, których nic nie zobaczyliśmy, też w dziczy. Normalnie Floryda ma tyle do zaoferowania, że ja polecam każdemu się tu wybrać. Może najtaniej nie jest, bo to jednak dolar. Ale... Trochę to pokropiło na naszej ścieżce. Jest strasznie ślisko. Trzeba uważać. Patrzcie, wszędzie podmoknięte, to jest takie bagno. Ścieżka ładna, a reszta bagna. Nam się udało, że akurat chyba zaczyna kropić, jak doszliśmy do samochodu już po kajakach, więc super.
Bo jakby padało, też nie było, bo nie byłoby tyle w wodzie widać. Bo przecież by woda była taka zburzona. No. No, ogólnie było super. Polecamy. Jeszcze raz dziękujemy za taką super wycieczkę naszym przewodnikom.